uwierzycie. Tutaj jestem pierwszy raz. Tu jeszcze nie byłem. Czas pozwiedzać. I oczywiście tylko z barżem można wejść. Yeah! To jest so ja, yeah. No way. Tutaj za mną ludzie siedzą, jakbym co najmniej widział Woodstock. Sorry, teraz jest Poland Rock. Ale potężne miejsce dla Polego. Porta, bo ja są te konsole, gdzie trzeba miejsce mieć tak dalej, 5-osobowych grup, więc wcale się nie dziwię. Butelki, koszulki to jest tyle. To mi się nie chce biegać po to. Ogólnie to jest strata czasu. Strata czasu. Nie mam ochoty to robić wszystko, ale to strata czasu. Za marne nagrody. Już byłem prawie podjarany. Spotkałem Ando z Andy's at Leafa oraz Lionhearta. No i oczywiście osób Adama, ale to jest taki troszeczkę pionek. Ostatnio. Ale Lionheart znaleziony oraz Ando z Andy's at Leafa. Przypadkowo, czysto przypadkowo. Przydałoby się zrobić team za rok w Unite'a. Ja z miłą chęcią zrobił team z Unite'a. Bo ja jestem ogarnięty w każdym sezonie, wbijam mastera, więc jak najbardziej bym chciał tutaj zrobić team Unite'a. To byłoby coś. O, team Pokémon Go. Ja idę na Pokémon Go. Ogólnie dużo takich meczów jest z Pokémon GO teraz na tych mistrzostwach, gdzie wygrywa się na 1 HP. Ogólnie to wygląda to przepięknie. Okej, i jesteśmy tak naprawdę po dużej części eventu. Jeśli chodzi o dzień piątkowy, jesteśmy mega zadowoleni z tego przebiegu. Jednakże, co mnie bardzo interesuje, to jest część oczywiście Pokémon GO. A mianowicie, zrobiłem trójkę, brakuje mi jedynki, ale oficjalnych. To jest najgorsze w ogóle, że nie można kliknąć. Ej, weź mnie nakieruj, gdzie ja mam być, nie? Ale dobra, na szczęście damy followa i szukaj. Wiemy, że jest, o, tu jest end tour. A on się zaczyna bardzo, nie mam pojęcia. No idę wtedy w takim razie do początku ścieżki i może nam się uda dojść do początku i żeby wrócić tutaj i tak naprawdę dowiedzieć się tego, czy przy takiej pogodzie, przy takiej tak naprawdę już bez braku słońca będzie można znaleźć tą komórkę z gardę, bo taki jest cel. Oficjalna ścieżka zaczyna się od Pikacza z tyłu, który jest, widzicie, pewnie przeolbrzymi. To, co oficjalnie zrobili na ten event, to wow! Ogólnie straż pożarna. Tak, straż pożarna, ewentualnie karetka. Ona zatrzymuje się na przejściu, patrzy, czy nic nie jedzie i dopiero jedzie dalej. Uuu! Pani w środku. Pani w środku ma czapeczkę Pikacza. Coś tutaj jest, jakaś podróż Yokohamowa. Być może po ścieżce robisz, kto wie. Ogólnie to nas zachęcają, żeby pójść tu na dół. I oczywiście za mną jest statek. To jest chyba najlepsza ścieżka w Pokémon GO ever. Jak go kiedykolwiek ktokolwiek zrobił i mógłby zrobić. Ale denerwuje ludzi, na pewno denerwuje ludzi, to, że się wpierdzielam. Ale ile atrakcji tu jest, kurwa, na tej ścieżce. Przyszedłbyś tutaj? Gdyby nie to? Nie. No właśnie. O, kolejna atrakcja.
Także drugą ścieżkę, no po prostu no, nie ma lepszej ścieżki. Nie ma... Oże, oja! Oja! Oh, thank you! Very much! Yeah. Really cool! Dostaliśmy taką, jakby to jest ta zawieszka. To jest... Instagram, Piptak. To jest reklama, no kurde, super! Kreatywna. Kreatywna, no. Których do, normalnie byś... O, czekaj, jakaś kolejka jest. Tyle rzeczy po drodze, ja! Aż mi się nie chce wierzyć. Jak widzę, tutaj mamy wodny. Co? Wodny lur. To ja może przy okazji zrobię can be volt, ale to jest gumi. O, gumi, ale aha, przez 2O się pisze, dobra. Na chwilę obecną nie ma pokazanego, jakby jest możliwość zgarnięcia jego shiny, ale nie ma tak naprawdę żadnego jeszcze jakiegoś unikalnego eventu, który by nam mówił o tym, że otrzymał on unikalny atak. A jeżeli będzie miał, to w przyszłości na pewno nie będzie na rajdy, więc setkę mogę zrobić. No i oczywiście korzystając z okazji ewolucja w Gudrę. Na razie nigdzie nie widzę żadnych atrakcji, żeby ludzie się zatrzymywali, więc chyba na razie nie ma. A jeszcze troszkę nam zostało. W każdym razie Gudra wpis jest. Jesteśmy prawie u celu, komórki jeszcze nie widać. Ja przy okazji może zatrzymam chwileczkę i ukończę questa, którego naprawdę długo oczywiście z nim zlekałem, ale musieliśmy zrobić swoje. 375 excelentów rzucić. Dziraci jest teraz bliżej. Tak, oczywiście się budzi po 1000 lat i może spełnić twoje jedno życzenie. 7 pokonów z rzędu każdego dnia. No i 1000 poksów można zapłać. 1000 poksów. Ale robimy trik już chyba teraz, będzie najlepiej zrobić. Robimy trik, pauza, bo komórki nie było widać, a powinna być pewnie raz, tworząc, jakby wchodząc na nową ścieżkę, raz dziennie. Nie ma nigdzie. Mi się wydaje, że po prostu jest tutaj błąd związany z tym, że jeżeli dajesz cancel, w sensie tam quit route, to się po prostu to psuje. I już to nie jest pierwsza. Także zanim naprawdę zaczniecie ścieżkę, to ogarnijcie, gdzie ona się zaczyna i nie wyłączajcie ścieżki. A daję głowę, że jest to druga ścieżka dzisiaj i to oficjalna, z której komórki nie otrzymałem, bo w dwóch przypadkach robiłem quita. No i oczywiście wracamy do centrum Pacifico Yokohama. W ten sposób kończąc naszą ścieżkę, oczywiście bez pozytywnego rezultatu, jeśli chodzi o niestety komórkę zygarnę. Ale ukończyłem. Bardzo fajna ścieżka. Ja zrobiłem w ciągu 2 dni 64 km. 3 dni. Środa, czwartek, no, w 3 dni. W 3 dni 64 km. Ja pierdzielę, nie wierzę. I nie trakowałem snu jeszcze wczoraj. Albo trakowałem, tylko że nie odpaliłem. Zdarza się. Najlepszym.